Wszystkich zainteresowanych tematem kohousingu. Witam stałych bywalców webinarów kohabitatu. Dzisiaj czwartek, właściwie jeszcze nieregularnie, ale można powiedzieć, że co któryś czwartek z kolei spotykamy się na webinarach. Dzisiaj druga edycja spotkania wokół tematu kohousingu. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj zebrała się sama śmietanka osób najbardziej zainteresowanych. Aktualnie licznik tutaj wskazuje 116 osób z całej Polski jest zalogowanych. Pozdrowienia dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy są dzisiaj na lokalnych grupach i spotykają się na żywo. Właśnie tutaj za chwilę się połączymy z grupą z Wrocławia, także wielkie tutaj pozdrowienia dla Was, dla całego Wrocławia. Wiem też, że grupa spotyka się w Krakowie. Wiem, że spotyka się grupa w Warszawie. Jeżeli jesteście tutaj też zgrupowani w jakimś innej miejscowości, dajcie znać na czacie. A jeszcze raz witam wszystkich. Mam nadzieję, że Was tłusty czwartek był bardzo obfity i tego Wam życzymy pełnej obfitości przez cały rok, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Nie przedłużając wstępu, powiem pokrótce, czym dzisiaj się będziemy zajmować. Dzisiaj na samym początku webinara wspomnimy sobie, co się udało osiągnąć przez te kilka tygodni od poprzedniego spotkania, a stało się sporo. Będzie relacja z wyjazdu do Sztokholmu, gdzie Dawid i Asia odwiedzili kilka społeczności kohousingowych, ale też opowiedzą Wam o swoich planach i projekcie, który jest właśnie realizowany. Później przejdziemy do opowieści, którą przedstawi nam Monika Schnell na temat tego, w jaki sposób takie wspólnoty i takie grupy powstają, a na jakie wyzwania można się tutaj natrafić i jak można je rozwiązywać. I Ania Wolska zakończy dzisiejszy webinar opowieścią o tym i o takich miękkich aspektach socjologicznych związanych z tym, jak faktycznie żyje się w takich miejscach. Więc przekazuję głos do Wrocławia, gdzie Dawid Cieślik z Asią są na żywo z grupy, która we Wrocławiu pragnie też zorganizować taką kohousingową kooperatywę. Pozdrowienia Wrocław, przekazuję głos do Dawida. Halo, halo, Studio Wrocław. Oczywiście zapomniałem dać prawa prezentera Dawidowi. Ale już wszystko gra. Tylko jeszcze... O, halo, już halo, wszystko widać. Okej, przekazuję Ci głos, Dawidzie. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się bardzo... Przepraszam na chwilę, możecie ciszy. Wyłącz nam na chwilę głos. Mieliśmy sprzężenie przez... Okej. Nadajemy na żywo z pracowni Panato we Wrocławiu, gdzie działa pomysłowa grupa młodych wytwórców. Dzisiaj użyczyli nam swojej powierzchni, swojego warsztatu i spotkaliśmy się w licznej grupie, jak widać za naszymi plecami. I tak to wygląda we Wrocławiu. Dzisiaj przedstawię krótko sytuację w Polsce, co się zmieniło przez ostatnie kilka miesięcy, co udało nam się wspólnymi siłami wypracować. W pierwszej kolejności ja powiem kilka słów, potem pałeczkę przejmie tutaj Joasia, która powie nam słów więcej o naszym wyjeździe do Sztokholmu, strategicznym wyjeździe. A teraz rozpoczynam swoją część. Po pierwsze, założona kilka miesięcy temu strona cohousing.pl rejestruje coraz więcej wejść. To nie są wejścia tylko i wyłącznie z Polski, ale też z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Norwegia i Stany Zjednoczone, co jest wielkim zaskoczeniem dla nas. Coraz więcej polubień na Facebooku
i coraz więcej zapytań w mailach. Wszystko świadczy o tym, że Polska, Polacy interesują się co-housingiem i myślę, że tutaj coraz więcej drzwi przed nami się otwiera w tym temacie. Po drugie, współpracujemy z Urzędem Miejskim Wrocławia w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Współpracujemy też z bankami przy tworzeniu oferty kredytowej dla tych kooperatyw i myślę, że wypracujemy tutaj model biznesowy, który posłuży nam wszystkim w przyszłości, każdej grupie, która będzie chciała zawiązać taką wspólnotę. W ramach projektu WUWA 2, wrocławskiej inicjatywy takiej miejskiej, która się mieści na Nowych Żernikach we Wrocławiu, powstaje wzorcowe osiedle, na którym miejsce też znalazły kooperatywy mieszkaniowe, czyli innymi słowy co-housing. Projekt zakończy się w czerwcu. Wtedy grupy, które się zawiązują w tym momencie i są prowadzone przez urzędników Urzędu Miejskiego, podpiszą umowę z bankiem i zaczną budować po prostu swoje domy według swoich potrzeb. Na załączonym obrazku widzicie koncepcję stworzoną przez Urząd Miejski, która wskazuje właśnie na powierzchnie, które będą w takiej zabudowie. Mamy tutaj usługi, mamy tutaj przestrzeń wspólną, mamy duże mieszkania, które też można dowolnie podzielić. Także projekt, myślę, idzie w dobrym kierunku. W czerwcu zostanie też opublikowane opracowanie naukowe dotyczące co-housingu i zrównoważonego rozwoju. Znajduje się tam optymalny model dla polskich warunków dla tworzenia grup co-housingowych oraz realizowania projektów, które będą dedykowane tym grupom. Kolejną sprawą, jaką udało nam się ugrać i też są postępy tutaj na tym polu, cały czas, że w czerwcu zakończy się międzynarodowy program co-housingowy, który skupia przede wszystkim działaczy z Wielkiej Brytanii, z Włoch, z Polski oraz ze Szwecji. Od czasu do czasu dołączają się do nas różni eksperci z Niemiec i z Francji. Powstał pomysł na stworzenie modeli biznesowych, które będą odpowiednie dla co-housingu w Polsce, jak i w innych krajach. Będą to cztery modele, które będą dostosowane do warunków Unii Europejskiej. I w tej sprawie właśnie byliśmy w Szwecji, o czym nam opowie za chwilę Asia. Kolejną ważną sprawą dla co-housingu w Polsce jest fakt, że w tym momencie zawiązuje się europejska sieć co-housingowa, w której kreowanie włączeni są działacze ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Inicjuje to grupa z Francji, która mam nadzieję zawita do nas w czerwcu i na forum powie coś więcej o tej inicjatywie. I dostaliśmy też sygnały, no zielone światło, żeby działać na tym polu i żeby tworzyć taką międzynarodową sieć co-housingową. Na sam koniec chciałbym zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji, jaka odbędzie się 10-11 czerwca właśnie we Wrocławiu. Wtedy ogłosimy, że w Polsce zagościł na dobre co-housing. Paweł, dziękuję za podkreślenie wagi tej informacji. W konferencji wezmą udział przedstawiciele co-housingu z różnych krajów. Zaprosimy kluczowe osoby z życia takiej polityki wszechobecnej. Zaprosimy też do wyrażenia swojego zdania osób decyzyjnych we Wrocławiu i działaczy społecznych, którzy będą mieli coś do powiedzenia na ten temat. I myślę, że to wszystko na chwilę obecną. W następnych webinarach będziemy meldować o rozwoju wydarzeń
Myślę, że to na sam początek tej ważnej prezentacji dzisiejszej to jest taki taka wisienka na torcie na samym początku już i podkreślenie wagi tych naszych działań wszystkich. Przekazuję głos Asi. Dziękuję. Przesunę się troszeczkę. Witam wszystkich. Cieszę się, że dzisiaj mogę z tej strony ekranu i być i podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami i historią naszej podróży niedawnej do Szwecji. Dokładnie w tamtym tygodniu byliśmy gośćmi na spotkaniu takich cyklicznych konferencji grupy międzynarodowej związanej właśnie z cohousingiem. Tutaj głównym tematem był przede wszystkim cohousing senioralny i na tym się skupiliśmy. Jednak w czasie tej czterodniowej podróży mieliśmy okazję także spotkać różne wspólnoty mieszkające w Sztokholmie. Były one różne z tego względu, że niektóre były wielopokoleniowe, niektóre tylko skupiały grupy jednorodne, takie jak na przykład seniorzy albo mniejszości seksualne. Doświadczyliśmy pewnego zderzenia naszych oczekiwań, tego, o czym czytaliśmy na przykład w literaturze o cohousingu szwedzkim, a z tym, jak to naprawdę wygląda. Jest to pocieszenie także dla Polski, że ten cohousing nie zawsze jest idealny, nie zawsze jest modelowy, taki jaki jest przedstawiany właśnie na przykład na stronach czy w książkach, ponieważ były to wspólnoty czasami, które czasami swoje takie aktywności wspólne ograniczały do minimum. Były takie, w których mieszkańcy jedli tylko wspólnie posiłki. Okazało się jednak, że taką wspólnotą modelową był cohousing senioralny, o którym tutaj chciałam powiedzieć. Szczególnie jedna wspólnota, Parknappen, nas zachwyciła i okazała się takim przykładem, który można powielać, myślę, także w Polsce. Parknappen jest to budynek wielokondygnacyjny, pozbawiony całkowicie barier architektonicznych. Zbudowany od początku i zaprojektowany dla danej grupy, czyli właśnie osób powyżej 50 roku życia, które tam już mieszkają od kilkudziesięciu lat. Do tej grupy zalicza się około 50 osób, oprócz tego jeszcze dochodzą osoby, jest to grupa też około kilkudziesięciu osób spoza tego budynku, pośród społeczności lokalnej takie są osoby, się włączają w życie wspólnoty. I cały ten budynek, tak jak mówię, jest przystosowany do tego, żeby w wspólnocie było jak najlepiej. Na dole i na samym dole i na samej górze są pomieszczenia wspólne, pomiędzy nimi na wszystkich kondygnacjach są mieszkania poszczególnych członków wspólnoty. Dziękuję, Dawid. Każdy z nich posiada swoje mieszkanie, jedno lub dwupokojowe, z kuchnią, z łazienką, ale oprócz tego wszyscy mogą korzystać właśnie z tych pomieszczeń wspólnych. Przede wszystkim cohousing senioralny może się kojarzyć z takim domem starców, z czymś raczej negatywnym. Jednak gdy my tam weszliśmy, okazało się, że czujemy się tak jak w domu, tak jakbyśmy wchodzili do czyjegoś mieszkania, gdzie u progu stoją kapcie. I tak dosłownie było. Na dole była ogromna kuchnia, przystosowana do tego, żeby gotować dla grupy 50 osób z profesjonalnym sprzętem, z książkami, z przepisami właśnie tak skonstruowanymi, żeby móc gotować dla dużej ilości osób. Była ogromna, przytulna jadalnia, gdzie także jedliśmy posiłki. Znajduje się tam także salon z telewizorem, z biblioteczką, miejsce komputerowe, miejsce do szycia. Obok jest także pralnia, z której wszyscy mogą korzystać. W prawym dolnym rogu możecie zobaczyć tablicę znajdującą się w pralni, za pomocą której mieszkańcy przy pomocy kluczyków rezerwują sobie czas na swoje pranie. I takie tablice także pojawiają się w innych cohousingach, także w Polsce też to możemy wykorzystać, pamiętajcie. Do części wspólnych należy także duży warsztat, super wyposażony,
oraz miejsce do nagrywania i tworzenia muzyki. Oprócz tego jest także sala do ćwiczeń, jest sauna, są pomieszczenia gospodarcze, spiżarnie, chłodnie, rowerownia. Są też takie pomieszczenia typowo piwniczne, gdzie mieszkańcy mogą składować różne rzeczy. A na samej górze jest salon kominkowy z wielkim tarasem i ul pszczół, skąd mieszkańcy uzyskują miód. Chociaż dokładnie nie wiemy skąd, ponieważ w Sztokholmie jest mało zieleni. Ale podobno w tamtym roku 50 litrów miodu zebrali. I jeśli chodzi o aktywność wspólną mieszkańców, to 5-4 razy w tygodniu wspólnie gotują, znaczy podzieleni na grupy, ale wspólnie gotują, wspólnie spożywają posiłki, sprzątają, tak jak mówiłam, grają, mają swój chór, oglądają razem filmy, razem świętują różnego rodzaju święta, swoje urodziny. I naprawdę czuć tam ducha wspólnoty, dlatego byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. I dlaczego w ogóle mówię o co-housingu senioralnym i dlaczego powinniśmy też o nim myśleć? Ktoś może podnieść tutaj argument, że te co-housingi powinny być takie rzeczywiście różnorodne, że powinny być i dzieci, i osoby w średnim wieku, i osoby starsze. Ale biorąc pod uwagę, że do co-housingu senioralnego przyjmuje się osoby już po 45 roku życia, a teraz ludzie dożywają 80-90 lat, to nam daje grupę, to nam daje czas 40 lat, czyli tak naprawdę połowę naszego życia. I grupa senioralna tak naprawdę jest bardzo zróżnicowana, nie jest to grupa jednorodna. I takie jakieś problemy, które mogą wynikać czasami może ze stagnacji, wydaje mi się, że przysłonięte są przez plusy, które wynikają z życia we wspólnocie dla staruszków, jak tutaj piszecie też. Przede wszystkim dlatego, że może być to genialna alternatywa dla mieszkalnictwa senioralnego, które w Polsce tymczasem wygląda tak, jak wygląda, czyli mówi się raczej o domach opieki, domach seniora, które bardziej przypominają instytucje totalne niż mieszkanie i czucie się jak we własnym domu. To może być także remedium na problemy związane ze starością, czyli na przykład samotność, wykluczenie społeczne. Taki co-housing senioralny może sprawić, że taka mała wspólnota może być zaczynkiem do tego, aby większa ilość seniorów z danej społeczności lokalnej włączała się właśnie w działania takie ogólne, działania na terenie tam, gdzie oni mieszkają. I pamiętajmy również, że za 20 lat w Polsce 1/4 naszej społeczności to będą osoby powyżej 65 roku życia, a my, bo domyślam się, że oglądają nas głównie osoby młode, tutaj też takie siedzą za mną, za 20 parę lat również będziemy zasilać szeregi takiego co-housingu. Także pozostawiam Was tą myślą i dziękuję. Dziękuję bardzo, oddajemy głos do Pawła. Pawle, halo? Okej, dzięki Wam, Dawidzie i Jasiu, za przybliżenie nam postępów w temacie rozwoju co-housingu tutaj w internecie i w waszych projektach. Dzięki za relacje ze Sztokholmu. Ja też okazję miałem poznać profesora Westbro. Przypomnę, że był u nas na Cohabitat Gathering 2 lata temu. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, czym jest, możecie wpisać w Google profesor Westbro Cohabitat Gathering. Jest całe nagranie z tego przemówienia w Łodzi. A już teraz przekazuję głos do Moniki Schnell, która opowie Wam o tym, jak zorganizować takie przedsięwzięcie od samego początku do końca. Oczywiście to będzie skrótowa relacja z takiego procesu, ale myślę, że dla nas będzie to dosyć ciekawe ze względu na to, że właściwie taki proces jest czymś zupełnie nowym dla naszego rynku, powiedzmy, mieszkaniowego. Moniko, jesteś tam? Mogę Ci przekazać głos? Teraz tutaj, okej.
Jestem. Mam nadzieję, że dobrze. Ok, czy już dostałam prawa? Dostałam prawa. Dobrze, witajcie wszyscy. Tak tylko tytułem wstępu może powiem, że właśnie jestem magistrantką w Instytucie Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim i swoje badania magisterskie przeprowadziłam właśnie temu, jak planowanie uzyskane w architekturze. To nie jest przecież czymś często spotykanym w dzisiejszych czasach. W tej części webinaru spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie pytania, jakie efekty możemy uzyskać dzięki wspólnemu planowaniu, jak tworzymy grupę i jak budujemy cohousing, dom lub grupę domów właśnie oparte o model cohousingu. Zamieściłam tutaj cytat z Jane Jacobs, pewnie niektórym z Was znanej krytyk architektury i planowania miejskiego w takim stricte modernistycznym wydaniu, które odgraniczało jednak ludzi od tego etapu powstawania idei, koncepcji tego, jak powinny być zorganizowane nasze domy i mieszkania. Jest to niejako motto, tak mi się przynajmniej wydaje, dla wielu, wielu przedsięwzięć cohousingowych, z którymi udało mi się do tej pory zapoznać. Będę się odwoływała w tej prezentacji do takich trzech przykładów. Pierwsze dwa z nich odwiedziłam osobiście. Będzie to Eblewangen z obrzeży Kopenhagi i Sarkfabrik z Wiednia. Ale też będę chciała przedstawić Wam nieco bliżej cohousing z Leeds. Nazywa się Lilac. Został oddany do użytku w zeszłym roku. Okej, okay. Jeszcze tak, żeby uporządkować sobie to, o czym będziemy mówić po kolei. Cała prezentacja będzie podzielona na takie cztery grupy tematyczne, które tutaj zaznaczyłam tymi niebieskimi strzałkami na górze. I wymieniłam też kolejne pytania, które odpowiadają każdej z tych zagadnień, każdemu z tych zagadnień. Zaczniemy może sobie od takiego stwierdzenia, że w zasadzie każdy cohousing jest odpowiedzią na jakieś problemy w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Coś, co może, z czego niekoniecznie musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, ponieważ kwestia planowania i tworzenia grupy jest w sumie w literaturze poświęconej cohousingowi dosyć takim małym, nieznacznym elementem, a w zasadzie stanowi niejako kamień węgielny tego przedsięwzięcia. Cofnijmy się do Danii lat 60. i 70. na chwilę, by zobaczyć, z jakimi problemami tam walczyli, że tak powiem, pionierzy cohousingu. Jest to czas, kiedy po wojnie władze wielu europejskich państw i miast starają się odpowiedzieć na ten duży głód mieszkaniowy, co prowadzi do tego, że budowa mieszkań i domów jest bardzo ustandardyzowana i jest skierowana do takiego umasowionego odbiorcy. Po prostu mieszkańcy, którzy zaczynają mieszkać w blokach z wielkiej płyty czy na przedmieściach, w domach jednorodzinnych, nie czują za bardzo, że to jest coś, co odpowiada ich potrzebom. Mierzą się z takimi problemami jak atomizacja społeczeństwa i coraz mniejsza możliwość spotykania swoich sąsiadów. Zaczynają żyć w bardzo prywatnych domach i mieszkaniach. W Danii w tym czasie, pod koniec lat 60. ukazały się dwa takie przełomowe artykuły w prasie ogólnokrajowej, których autorami byli Jan Goodman Hoyer,
który wskazywany jest w zasadzie za takiego pioniera całego ruchu kohousingowego w globalnym ujęciu. I Bodil Gray, którzy podkreślali właśnie wagę i znaczenie tych problemów. I wyszli z propozycją właśnie stworzenia czegoś nowego, jakiejś nowej jakości, co potem zaczynano nazywać mianem kohousingu. Lecimy dalej. Przejdziemy teraz do tego, co działo się w Austrii w latach 80. z kolei, kiedy zaczęli ze sobą dyskutować późniejsi mieszkańcy tego kohousingu Sarpfabrik, który mieści się w Wiedniu. Tam w zasadzie zdefiniowano podobne problemy, z którymi ci ludzie chcieli się zmierzyć, o których wspomniałam w przypadku Danii. Dopowiem tylko tutaj, że bardzo ważne było dla nich też dostrzeżenie, że zaczynają funkcjonować w zupełnie innych relacjach społecznych, tak? Podczas gdy większość domów i mieszkań była planowana pod taką modelową rodzinę nuklearną, nagle okazało się, że więcej czasu spędzają ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, niekoniecznie z rodziną biologiczną. I to zjawisko często socjolodzy czy antropolodzy nazywają mianem rodziny poszerzonej czy rodziny z wyboru. To właśnie wtedy zaczęło mieć miejsce. No i właśnie, co możemy z tym zrobić? Jak możemy zaprojektować nasze domy, żeby sprostać temu problemowi, temu wyzwaniu? W głowach tych ludzi, z którymi rozmawiałam o tych początkach przedsięwzięcia, gościło też pytanie, czy na pewno musimy posiadać swoje domy, mieszkania na własność, czy musimy podążać tym prymatem własności prywatnej. Wiedyn jest ciekawym przykładem w tym temacie, ponieważ w tym momencie w zasadzie 60% wszystkich mieszkań dostępnych na tak zwanym rynku mieszkaniowym są to mieszkania na wynajem, których właścicielem jest miasto. Więc tamto myślenie w kategoriach podważanie oczywistości własności prywatnej zaczęło się już w zasadzie w latach 20. XX wieku, kiedy ten ruch mieszkalnictwa komunalnego zaczął nabierać się większego znaczenia. Przejdźmy do czasów nam współczesnych, XXI wieku i wielkich rozczarowań. Umieściłam tutaj Wielką Brytanię i Polskę z takim znakiem zapytania, bo może niekoniecznie musicie się zgodzić z tym, że te analizę zaraz zechcę zarysować pomiędzy sytuacją, którą właśnie zdiagnozowali mieszkańcy Lilac. Możemy Jestem. Okej. Okay. Lecimy dalej. Zamieściłam tutaj bardzo ciekawy cytat z rozmowy To prawda w Wiedniu, ale myślę, że można tę wypowiedź dopasować również aż mamy do czynienia z dużą zmianą społeczną i zmianą myślenia o społeczności, w której żyjemy. I media społecznościowe, włączając Facebooka, mają tutaj niewątpliwie duży wpływ na to, jak zaczynamy postrzegać wymianę, dzielenie się. Często zadaję sobie w ogóle pytanie, czy ta funkcja share nie zapoczątkowała całego nowego ruchu nazywanego sharing economy, który ostatnio bije rekordy popularności, ale to może temat na odrębny webinar. Generalnie mieszkańcy Lilac chcieli zmierzyć się z takimi problemami, jak starzejące się społeczeństwo, o czym wspomniała przed chwilą Asia, jak kryzys państwa opiekuńczego. Coraz mniej możemy liczyć, że w przyszłości, gdy będziemy starzy i schorowani, państwo rozłoży nad nami wachlarz opieki i opieki socjalnej.
coraz mieszkania są zdominowane przez prywatny rynek. Coraz rzadziej możemy liczyć na to, że uda nam się wynająć mieszkanie komunalne. Dodam tylko, że w tym momencie około 60% według różnych danych, około 60% w Polsce nie ma możliwości skorzystania ani z mieszkań komunalnych, nie ma też możliwości zaciągnąć kredytu, bądź nie chce go zaciągnąć, by kupić własne mieszkanie. Więc co-housing może być rozwiązaniem i próbą poradzenia sobie z tą sytuacją właśnie dla tak dużej grupy ludzi w Polsce. Na koniec tylko jeszcze podepnę swoje argumenty nieco większym autorytetem. Robert Schiller, ubiegłoroczny noblista w ekonomii, jeszcze przed pęknięciem tej bańki inflacyjnej na rynku mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, wiele lat wcześniej ostrzegał, że ta inwestycja we własność prywatną, we własne domy wcale nie jest najrozsądniejsza, ponieważ gdyby wierzyć tym prognozom, że wartość mieszkań i nieruchomości rośnie średnio 10% w skali roku, no to w dłuższej perspektywie nikogo nie byłoby stać na te mieszkania. No i tylko zadaję sobie pytanie, czy właśnie nie dotarliśmy do takiej sytuacji w tym momencie. Dobrze, i lecimy dalej. Skoro już zdefiniowaliśmy problemy, z którymi chcemy się zmierzyć, najprawdopodobniej przedyskutowaliśmy te kwestie z bliższymi, dalszymi znajomymi, no to zaczyna nam się tworzyć grupa, która szuka jakiejś alternatywy. Od czego zacząć? Wiesza się i wraca. Ale jestem. Mamy tą wstępną, wyjściową grupę i często działało to na zasadzie, przynajmniej tak mi opowiadano, że zadziałała poczta pantoflowa, tak? Ta informacja przechodziła do kolejnych znajomych i w ten sposób poszerzał się krąg potencjalnie zainteresowanych jakimś alternatywnym rozwiązaniem mieszkaniowym osób. No ale z drugiej strony żyjemy w tym momencie w globalnej wiosce i warto chyba korzystać z dobrodziejstw, które internet, żeby przyspieszyć nieco ten proces formowania grupy. Myślę, że tutaj Wrocław może się z nami podzielić jakimiś własnymi doświadczeniami, jak im się udało tak szybko sformować sporą, pokaźną grupę. Więc używanie Facebooka i różnych forów społecznościowych, mediów społecznościowych jest tutaj jak najbardziej pożądanym rozwiązaniem. Ale jeżeli chcemy uzyskać taką naprawdę zróżnicowaną grupę, warto chyba zainwestować czas i energię w ogłaszanie się również w lokalnym radiu. Dlaczego by nie rozwiesić ogłoszeń na słupach mieszkaniowych? Wtedy możemy być pewni, że ta grupa potencjalnie przynajmniej będzie bardziej zróżnicowana. I co dalej? Dlaczego tak ważne jest formowanie grupy, zacieśnianie więzów jeszcze przed rozpoczęciem właściwego planowania z architektem? No cóż, formuje się nam ostateczny skład. Warto chyba metodą prób i błędów zobaczyć, kto będzie chciał mieszkać w takiej wspólnocie. Nigdy też nie wiadomo, w którą stronę wędruje. Może po drodze okazać się, że ktoś jednak nie dysponuje określonymi środkami finansowymi, żeby móc sobie pozwolić na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Być może nie będą mu pasowały cechy idee, które chcieliby przyszli co-housingowicze uczynić integralnymi częściami przedsięwzięcia. Więc to jest taki świetny czas na docieranie się po prostu tej ostatecznej grupy. To jest też moment na wytyczanie celów, ale też tworzenie grupy z różnymi specjalistami z bardzo wielu dziedzin. Załóżmy, że w takiej grupie okaże się, że mamy już architekta, mamy już adwokata, mamy cieśle,
stolarza. Więc nagle okazuje się, że mamy wiele osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, co tylko może wpłynąć bardzo pozytywnie na dalszy rozwój wydarzeń i dynamikę całego procesu. Wtedy też okazuje się, kto czuje się dobrze w jakiej działce, w jakiej aktywności chciałby brać większy udział, więc tworzą się jakby podgrupy robocze, które dzielą się rolami do wypełnienia. Jedziemy dalej. I dalej przechodzimy do właściwego planowania i materializacji wstępnie zarysowanych pomysłów. Pomimo, że istnieje kilka publikacji, głównie oczywiście po angielsku, które wskazują jakby modelowe rozwiązania dla tego planowania partycypacyjnego, participatory design tak zwanego. Wydaje mi się jednak, że warto zainwestować trochę czasu we własne dyskusje i poszukiwanie rozwiązań bliższych naszym własnym realiom i zdefiniowanym problemom. Bo właśnie kiedy przyjrzymy się większości zrealizowanych już pomysłów i planów, okazuje się, że one są bardzo, bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem architektonicznym i tego, co mieszkańcy chcą współdzielić, na jakie przestrzenie wspólne się decydują oraz jakie rozwiązania formalne, formalno-prawne wymyślają. Mimo wszystko udało mi się chyba wyszczególnić jakieś wspólne cechy dla wszystkich, przynajmniej mi znanych co-housingów. I będą to na pewno brak grodzeń i bardzo transparentne, przeszklone przestrzenie, które stoją w zasadzie troszeczkę w kontraście do tego, co obecnie oferuje nam rynek mieszkaniowy, mówiąc nam, że odpowiada na nasze potrzeby. To jest właśnie ogromny udział tych wspólnych przestrzeni i przede wszystkim szukanie oszczędności na każdym etapie zarówno planowania, budowania i potem eksploatacji budynku. No i niewątpliwym plusem tego przedsięwzięcia, takiego wspólnego planowania jest to, że nagle poznajemy proces stanowienia od podszewki. Coś, co dla większości ludzi jest zupełnie kartką, tak? Więc poszerzamy w jakimś stopniu nasze własne kompetencje. Planowanie to jest też niewątpliwie poszukiwania jakiegoś odpowiedniego dla nas rozwiązania formalno-prawnego. I tutaj chciałabym tylko szybko prześledzić te, które są mi znane i które świetnie pokazują, jak bardzo zróżnicowane modele możemy właśnie w co-housingu znaleźć. Będzie to na przykład klasyczna własność prywatna, kiedy każdy mieszkaniec co-housingu posiada dom lub mieszkanie na własność. I w związku z tym ma swobodę w decydowaniu o tym, co się z nim dzieje, kiedy na przykład decyduje się na tę prywatkę. Wtedy grupa nie ma żadnego wpływu na to, za ile ten dom jest sprzedawany i kto w nim zamieszka. Co może niejako zachwiać spójnością, integralnością grupy. Takie rozwiązanie jest na przykład elementem tego co-housingu w Eiblewangen, nieopodal Kopenhagi. Przepraszam. Kolejnym rozwiązaniem może być zawiązanie stowarzyszenia. Na to zdecydowali się mieszkańcy Parkfabrik. To stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości i każdy z mieszkańców, będąc jednocześnie członkiem stowarzyszenia, nabywa dzięki temu prawo do korzystania tego mieszkania, wynajmu tego mieszkania. Warto tutaj dodać, że cały projekt został studiowany przez władze miejskie. Mieszkańcom udało się na tyle zainteresować władze Wiednia, że udało się im pozyskać spore subsydia na to przedsięwzięcie. Przez to szybciej udało im się to wszystko sfinalizować. A udało się to między innymi dlatego, że zależało im bardzo na tym, żeby wyjść właśnie z nową jakością, która
połączy dom, zamieszkiwanie i pracę w jednym miejscu. Jednocześnie będzie stanowić jakąś ofertę społeczno-kulturalną dla szerszego grona sąsiadów, nie tylko mieszkańców tego konkretnego co-housing. To bardzo, bardzo spodobało się władzom miejskim i kto wie, może będzie to jakieś źródło inspiracji dla polskich co-housing. Lecimy dalej. W Lajlak na przykład mamy do czynienia z kooperatywą mieszkaniową. Mieszkańcy doszli do takiego świetnego modelu Mutual Home Ownership Society, gdzie podobnie jak w przypadku Sadfabrik, nadrzędna instytucja, tak możemy to ująć, jest właścicielem domów, które zostały wybudowane. To grupa domów, nie jest to jeden dom wielorodzinny. I tutaj bardzo interesującym elementem jest to, że w porównaniu na przykład do Sadfabrik, kiedy na początku wszyscy mieszkańcy musieli płacić identyczną kwotę, żeby przedsięwzięcie mogło ruszyć. Tak, w tym przypadku, bez względu na to, jaka jest nasza sytuacja społeczno-ekonomiczna, przeznaczamy co miesiąc 35% naszych dochodów na to, by płacić kredyt, na to, by włożyć na utrzymanie budynku. To jest świetnym moim zdaniem rozwiązaniem, ponieważ od razu poszerza nam to grono ludzi, którzy potencjalnie mogą się wprowadzić do takiego co-housingu. I lecimy dalej. I co na koniec? Oczywiście budowa. Tutaj w tym pierwszym punkcie zadałam sobie takie pytanie, że ostateczna grupa, czy to na pewno dla nas? Bo musimy być przygotowani na to, że ta grupa będzie się formować nawet do ostatniego momentu, do czasu budowy. Może się okazać, że nagle niestety ktoś nie ma możliwości, by dalej w tym uczestniczyć. Ale z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że zainteresowanie fenomenem jest tak ogromne, że naprawdę listy oczekujące na to, żeby wprowadzić się, stać się członkiem co-housingu, są naprawdę długie i ogromne, więc nie ma się czego obawiać. Podkreślę tylko, że wartość całego formowania grupy i wspólnego planowania to profit nie tylko w postaci budowy przyjaznego nam otoczenia, takiego stricte fizycznego otoczenia, ale to przede wszystkim budowanie sąsiedztwa i relacji z naszymi przyszłymi sąsiadami. Bardzo mało z nas, niewielu z nas ma chyba tę możliwość, by przed wprowadzeniem się do jakiegoś domu czy mieszkania znać już swoich sąsiadów i wiedzieć, kogo za bardzo nie lubimy, a z kim będziemy umawiać się na kawę i wino, żeby zrelaksować się wieczorem, a komu będziemy oddawać nasze pociechy, żeby się nimi zaopiekować. I cały proces właśnie zacieśniania tych więzów i wspólnego planowania przyszłego domu jest właśnie po to, by się tego dowiedzieć. Chciałabym też zaznaczyć, że nie wiem, wiele osób na przykład podkreśla, że kiedy tak wiele osób uczestniczy w planowaniu, ten proces strasznie się przeciąga. Ale wierzcie mi, że ludzie, z którymi rozmawiałam i grupy, które teraz się na przykład formują w Wiedniu, a z którymi miałam też możliwość się spotkać, udowodniły, że naprawdę realizacja tych przedsięwzięć jest bardzo sprawna i szybka. Żeby nie rzucać słów na wiatr, to powiem tylko szybko, że w tym momencie w Wiedniu powstaje bardzo duże i innowacyjne przedsięwzięcie urbanistyczne. Może niektórzy z Was o nim słyszeli, jest to Deszczat, Aspern Deszczat na obrzeżach Wiednia. Projekt, który ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe około 20 tysięcy ludzi. I przeznaczono tam specjalnie działkę na 5 co-housingów. Mamy tutaj więc taką podobną sytuację do Wrocławia. I okazuje się, że te grupy jako pierwsze budują swoje domy. W tym momencie, ostatnio oglądałam zdjęcia sprzed 3 miesięcy, ale w tym momencie być może są już zakryte dachem.
kto wie. Na koniec, no to jest niewątpliwie świetna szkoła, szkoła demokracji. Uczymy się debat, uczymy się podejmować wspólnie decyzje. Uczymy się tego, jak osiągnąć konsensus. Więc same przepisy. Dobra, i teraz tak celem podsumowania tych trzech projektów, do których odwoływałam się tutaj w tej prezentacji, prześledzimy sobie niektóre ich aspekty. Ponownie z Ablebandem mamy ten model z taką klasyczną własnością prywatną, o której już trochę powiedziałam. Mamy tam grupę domów bliźniaków, które są, okalają niejako ten dom wspólnotowy. Jest to więc taki tradycyjny model duński, który potem został rozpropagowany na przykład w Stanach Zjednoczonych. W domu wspólnotowym mieści się wiele, wiele ciekawych przestrzeni. Jest ogromna, ogromna funkcjonalna kuchnia, dwie duże jadalnie, sala gimnastyczna, sala do prób muzycznych, wspólna pralnia, więc nikt nie musi już posiadać pralki we własnym domu, co jest dużą oszczędnością. Te domy cieszą się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, które nie słabnie z roku na rok, ale tak jak wspomniałam, z uwagi na to, że te domy są własnością prywatną poszczególnych mieszkańców, to niestety ceny tych domów za to, co dzieje się na rynku cenowym. W tym momencie niestety jest to luksus dla nielicznych. Ale wspólne przedsięwzięcia rekompensują te duże ceny. Mieszkańcy wspólnie organizują, pomimo tych wspólnych posiłków, oczywiście, które są integralną częścią całego przedsięwzięcia, wspólnie jeżdżą na wakacje, które nawet święta Bożego Narodzenia. O. Jest. Sarkobik w Wiedniu. Tutaj podałam Wam też stronę internetową. Jest to prawda cała po niemiecku, ale być może ci z Was, którzy władają tym cudownym językiem, będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej właśnie z tej strony. Zapraszam, warto. Tak jak powiedziałam, mamy tu do czynienia z stowarzyszeniem i własnością wspólnotową. Tutaj ceny tych mieszkań też w zasadzie wahają się troszeczkę w zależności od tego, co dzieje się na rynku, ponieważ podczas procesu planowania przyszli mieszkańcy doszli do wniosku, że jeżeli ktoś będzie chciał lub będzie do tego zmuszony, by się wyprowadzić w przyszłości, to jakby grupa postara się o to, żeby nie został bez niczego i dostanie taki dodatek do tego, żeby zapewnić sobie podobne warunki, podobne mieszkanie w porównaniu do tego, co miał w Sarkfabrik. Mamy tutaj też do czynienia z połączeniem domu, pracy i rekreacji. W Sarkfabrik jest to budynek wielorodzinny. Mieszczą się takie wspólne przestrzenie jak pralnia, ale też przedszkole, dom kultury, basen z sauną, restauracja. I wiele z tych przestrzeni i rozwiązań też zarabia na budynek i dla samych mieszkańców, bo wiele osób po prostu prowadzi te miejsca. I jednocześnie stanowią też ofertę dla większego, szerszego sąsiedztwa i nie tylko dla samych mieszkańców Kohoutingu, co właśnie przykuło uwagę władz miasta i skłoniło ich do tego, by przyczynić się do tego, by to szybciej powstało. Jest to największa samozarządzająca się wspólnota w całej Austrii. I o tym, że ten model, który wymyślili, cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem, może świadczyć to, że Sarkfabrik było zrealizowane w 1996 roku. Już w 2001 po drugiej stronie ulicy powstała Miss Sarkfabrik, a w tym momencie Aspern, o którym wspomniałam, powstaje jakby
trzeci co-housing w oparciu o ten model. I lecimy do ostatniego przykładu, którym jest Lilac z Leeds, z Wielkiej Brytanii. Tutaj mieszkańcy wprowadzili się do tej kooperatywy co-housingu w zeszłym roku, pod koniec roku. Lilac to Low Impact Living Affordable Community. Tutaj ci mieszkańcy chcieli odpowiedzieć, tak jak mówiłam, na te problemy związane z nie tylko z kryzysem państwa opiekuńczego, ale też chcieli odpowiedzieć na takie problemy jak zmieniający się klimat i kurczące się zasoby naturalne. Więc naprawdę przemyśleli każdy element tego przedsięwzięcia w bardzo, bardzo szczegółowy sposób. Wykorzystano tutaj na przykład do budowy tych domów taką technologię Bobsell. Zależało im przede wszystkim na tym, żeby materiały do budowy pozyskiwać z lokalnych źródeł, by nie musiały one pokonywać zbyt długiej drogi. Bobsell, o tym możecie sobie poczytać więcej, na pewno to znajdziecie te informacje w internecie. Są to gotowe prefabrykaty, z których można budować tak piękne i cudowne domy, oparte o drewno, słomę i glinę. Bardzo ciekawe, że mają też taki aspekt termoizolacyjny. Proszę wybaczcie, nie jestem inżynierem, więc mogę popełnić pewne błędy. Ale okazuje się, że w półroczu letnim te domy są w stanie magazynować ciepło, by potem oddawać je w półroczu chłodnym. Przez to mieszkańcy w ogóle ograniczają wydatki na energię i ocieplanie. Zapomniałam tylko powiedzieć o bardzo ważnym elemencie przy tych kwestiach idealnych rozwiązań formalno-prawnych. W każdym z tych przypadków, o których wspominałam, które teraz podsumowywałam, funkcjonuje coś takiego jak taki wspólnotowy fundusz wsparcia. Co to jest? Okazuje się, że pewną część kwoty, którą mieszkańcy co miesiąc wpłacają na spłatę kredytu, utrzymanie domów i na fundusz remontowy, może tak to nazwijmy, to pewna tego część przeznaczana jest właśnie na to, by w przypadku, kiedy ktoś traci pracę, nagle nie ma środków do utrzymania, znajduje się w jakiejś kryzysowej sytuacji, właśnie wspomóc go finansami, przepraszam, pieniędzmi właśnie z tego funduszu. To tylko pokazuje, jak bardzo przemyślane są te rozwiązania i jak bardzo wspieramy siebie nawzajem w co-housingu. Tutaj macie też stronę do Lilac, stronę internetową do tej kooperatywy. Odsyłam, bo naprawdę warto. To, co opisują i czym się dzielą, jest warte uwagi. No i mam nadzieję, że tą częścią pokazałam, jak istotne, a często pomijane, jest to wspólne planowanie i zawieranie, zacieśnianie więzów w grupie. Jak świetne pomysły i rozwiązania mogą z tego wyniknąć. Tak, chyba. Łączymy się z Anią. Tak, Moniko, teraz będziemy się łączyć z Anią, ale zanim to zrobimy, to podziękujemy Tobie bardzo mocno i będziemy Ci bili brawo. Także dzięki za Twoją część, za Twoją wypowiedź. Ja tutaj mogę tutaj dorzucić jedną tutaj a propos pytań, jakie są formuły własności. To akurat miałem przyjemność być w ekowiosce Clock Jordan w Irlandii, która ma zintegrowany ten cały model co-housingowy. I akurat tam własność jest rozwiązana w taki sposób, że mieszkańcy są udziałowcami spółki i jakby spółka zarządza całą wszystkimi nieruchomościami. Znaczy oprócz domów, bo domy są własnością prywatną, natomiast części wspólne są zarządzane przez spółkę i w zależności od wkładu i od różnych tam aspektów ludzie podejmują wspólnie decyzje w oparciu o taki typowy model
udziałów w spółce. Ale to jest też dłuższy temat na ten temat. Mogliśmy rozmawiać jeszcze, pewnie będziemy to uszczegóławiać w kolejnych webinarach, a teraz chciałbym oddać głos do Ani Wolskiej. Halo, Aniu. Cześć. Widać, słychać? Cześć. Przekazuję Ci głos i możesz teraz już też sterować prezentacją. Dzięki. Cześć, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że doszła do skutku nasza druga część webinaru. Ja dzisiaj opowiem trochę więcej na temat tego, jak żyje się ludziom w co-housingach. Ta część będzie opierać się o badania, które ja przeprowadziłam swego czasu we wspólnotach rodzaju co-housing, nie tylko w Stanach Zjednoczonych parę lat temu. I w tej części także będę się pospierać niekiedy cytatami, które mam z tych wywiadów. Dlatego momentami będę po prostu czytać Wam pewne fragmenty moich rozmów. Te rozmowy oczywiście odbywały się po angielsku, ja je później tłumaczyłam na język polski, więc może nie zawsze będą bardzo zgrabnie brzmiały. Natomiast myślę, że bardzo dobrze będą oddawać sens takiego życia i tego, co naprawdę myślą ludzie, którzy po prostu no, są co-housingerami. Natomiast na początek chciałam jeszcze powiedzieć, że po naszym ostatnim spotkaniu parę tygodni temu udało nam się skontaktować w Krakowie z kilkoma osobami, które są zainteresowane stworzeniem co-housingu w Krakowie i 4 marca zapraszamy na pierwsze spotkanie. Jeszcze nie do końca wiemy, gdzie się spotkamy, natomiast jeżeli są dzisiaj też tutaj na tym webinarze osoby zainteresowaniem dołączy się pogadaniem o możliwości stworzenia takiego osiedla w Krakowie, no to zapraszamy 4 marca, czyli bodajże to jest wtorek. A teraz już przechodzimy do prezentacji. Pierwsze pytanie, czyli właściwie dlaczego ktoś decyduje się zamieszkać w takim miejscu jak co-housing? Z moich rozmów wynikałoby, że najczęściej osoby, które chcą w taki sposób odmienić swoje życie, to osoby, które już wcześniej interesowały się tego typu alternatywnymi formami mieszkania, niekiedy przywiozły z różnego rodzaju wyjazdów wolontariackich bardzo pozytywne doświadczenia związane z mieszkaniem w grupie. Czasem takie osoby zetknęły się z takim życiem w różnego rodzaju wspólnotach buddyjskich czy centrach zen, ale też bardzo często po prostu wspominają swoje życie studenckie i mieszkanie w domach studenckich, bądź też po prostu dzieciństwo, które spędzili w mniejszych miejscowościach, gdzie to poczucie wspólnotowości i bliski kontakt z sąsiadami na pewno jest dużo większy niż w dużych miastach. Nierzadko o decyzji przyłączeniu się do co-housingu decydowały, zwłaszcza wśród młodych rodziców, decyzje również o posiadaniu małych dzieci, dlatego że jednak mieszkanie na takim zintegrowanym osiedlu to jest świetne środowisko dla rozwoju dzieci, o czym jeszcze tutaj dzisiaj opowiem. I czasem też w drugą stronę, to znaczy osoby starsze w momencie, kiedy ich dzieci wyprowadzały się z domu, decydowały o tym, że fajnie byłoby zamieszkać w co-housingu po to, żeby nie czuć tego syndromu opuszczonego gniazda, tak? Czyli jednak mieć tych ludzi wokół siebie i czuć się jakoś tak bardziej włączonym do życia społecznego. Wszyscy ci ludzie jednak zawsze podkreślali, że mieszkanie w co-housingu to pewien sposób tworzenia czegoś nowego dla społeczeństwa, pewnej zmiany społecznej. O tym, dlaczego wybrali konkretną grupę, decydowała najczęściej lokalizacja, albo też ogólne założenia, które towarzyszyły życiu już w samej grupie. Samo życie w grupie oczywiście nie jest tylko i wyłącznie czymś prostym, łatwym, przyjemnym. To trzeba się liczyć z tym, że jest też wiele wad i wyzwań, które stoją przed co-housingerami. Jeśli chodzi o zalety, no to przede wszystkim możliwość tworzenia tych różnych projektów, które najczęściej samemu nie jest się w stanie sobie pozwolić, czy to ze względów czysto organizacyjnych, czy finansowych. Ale też jednocześnie bardzo satysfakcjonujące w tym wszystkim jest obserwowanie grupy ludzi, która razem się organizuje,
i robi to, co sobie wcześniej zaplanuje, czy też po prostu ktoś tam podsunie im pomysł. Jeśli chodzi o to życie w grupie, no to też oczywiście jest to codzienny rozwój. To stawianie przed sobą wyzwań związanych z komunikowaniem się, z tymi, można powiedzieć, wielowymiarowymi kontaktami, które mamy z bardzo różnymi sąsiadami. No to jest wyzwanie, przed którym każdy musi stanąć i nauczyć się troszkę innej komunikacji. Czasem też po prostu zrezygnować pod pewnymi względami z samego siebie. A tutaj podeprę się takim cytatem z jednej z rozmów, gdzie opowiedziano mi o tej bardziej pozytywnej stronie mieszkania. A mianowicie dziewczyna powiedziała tak: czasem wieczorem rozwiązujemy w kuchni krzyżówki. Kuchnia to miejsce spontanicznych spotkań, więc pod koniec dnia wiele czasu spędzam właśnie w kuchni, rozmawiając z ludźmi. To mój sposób na zrelaksowanie się po całym dniu i umilenie sobie czasu. Z drugiej strony jest to też to wyzwanie, tak? To, o czym już wspomniałam, czyli konieczność nauczenia się troszkę innej komunikacji, czasami odstępowania od swoich przekonań, to też ogromna nauka cierpliwości, nauka pewnego rodzaju zrozumienia dla innych ludzi, takie odejście od małostkowości. I tutaj znów kolejny cytat, który myślę, że fajnie obrazuje to, w jaki sposób ludzie mieszkający w grupie myślą o tym, jak działać i co robić. Powiedziano mi tak: cokolwiek by się nie działo, mamy zwyczaj myśleć, a co ja będę z tego mieć? W taki sam sposób działają wszystkie korporacje i taki sam sposób myślenia przenika do społeczeństwa. Myślę, że mieszkanie w cohousingu to odpowiedź na taką właśnie sytuację, bowiem wybranie życia drżenie do wspólnoty nie może odbywać się bez codziennego zadania sobie pytania, jak to przysłuży się całości. Jeśli pojawia się jakiś problem i próbujemy znaleźć dla niego rozwiązanie, musimy spojrzeć na ten sam problem z kilku perspektyw naraz. To patrzenie na jeden problem z kilku perspektyw naraz to też oczywiście ogromna ilość czasu, jaką mieszkańcy poświęcają na uzgadnianie jakichkolwiek zmian, które chcą wprowadzić w swoje życie, bo tak jak już kiedyś wspominaliśmy w czasie pierwszego webinaru, wszystkie decyzje, które są podejmowane w grupie, zapadają drogą konsensusu. Ja powiem szczerze, że kiedyś byłam świadkiem takiego spotkania wspólnotowego, kiedy już podczas to drugiego z kolei spotkania przegłosowywano pomysł, już powiem szczerze, że dokładnie nie pamiętam, czego on dotyczył, niemniej jednak to, co było bardzo ważne, to to, że decyzja musiała zapaść drogą konsensusu, czyli wszyscy musieli jednakowo się zgadzać na ten pomysł. Nie mogło być sytuacji, że ktoś mógłby poczuć się przymuszony do podjęcia decyzji i zgodzenia się co do konkretnej formy. A to z kolei wymagało przeformułowania tego pomysłu na tyle sposobów, no aby właśnie odpowiadał on wszystkim. Taki proces, to podejmowanie decyzji, ale też codzienne kontakty, no to jest też na pewno nauka nie denerwowania się małymi rzeczami. To jest pewna nauka wyrozumiałości do życia w grupie, życia z innymi ludźmi. I tu znów w jednej z moich rozmów pojawiło się, myślę, bardzo fajne stwierdzenie, a mianowicie powiedziano mi tak: myślę, że teraz jestem bardziej wrażliwa, jeśli chodzi o innych ludzi i o to, co mówią. Bardziej też zastanawiam się nad tym, co robią, zamiast od razu na nich naskakiwać z własnym sądem. Myślę, że to bardzo ważne dla mnie z osobistego punktu widzenia, jak również dla innych ludzi w ogóle. Myślę, że w czasach, kiedy mieszkaliśmy poza wspólnotą, miałam bardziej poczucie ja przeciwko światu. Wówczas, jeśli jeden z moich sąsiadów wyrobił coś, co mi się nie podobało, wówczas mogłam się na nim zeźlić, na jego zezłości i go przekreślić. Podczas gdy mieszkanie to nauczyło mnie, że nawet w grupie są ludzie, których chociaż lubię, to mówią lub robią czasem coś, czego chciałabym, żeby nie robili. Ale nauczyłam się ich nie oceniać, na wyrost tylko raczej zapytać, dlaczego to robią. Czuję się z tym dobrze w kategoriach osobistego rozwoju. Jeśli chodzi o to życie z innymi ludźmi, tą naukę komunikacji, takiego lepszego wzajemnego zrozumienia, to jest trochę tak jak w rodzinie. Nierzadko dlatego moi rozmówcy mówili o tym, że mieszkanie w cohousingu to trochę jak taka rodzina poszerzona. W społeczeństwie, w którym stajemy się coraz bardziej mobilni, wiadomo, że zaczynamy mieć coraz mniejszy kontakt ze swoimi najbliższymi. I to jest właśnie tak, jak powiedział mi jeden z moich rozmówców.
Co-housing to moja rodzina z wyboru. Nie ta, w której się urodziłem, ale ta, o której zdecydowałem, że będę jej częścią. Więc to jest przynależenie do grupy, której jest bliska, zażyła relacja, w której jest przyjaźń, współdzielenie, szacunek i wsparcie. Dla mnie ta grupa wypełnia rolę rodziny poszerzonej w społeczeństwie, w którym rodzina nie pozostaje już dłużej w geograficznej bliskości, ale gwarantuje podobne doświadczenia do tego, jakie niesie życie w takiej rodzinie. Oczywiście, jeśli chodzi o ideę rodziny, no to tutaj należy wspomnieć w tym miejscu o tym, jak fajnie korzystają na takim życiu dzieci. Oczywiście te młodsze, no to przede wszystkim mają okazję nauczyć się nowych umiejętności, są lepiej zaopiekowane, dlatego że zarówno to te starsze dzieci się nimi opiekują, jak i pozostali mieszkańcy. To też jedna z moich rozmów podkreślała w czasie naszej rozmowy, to, że ona jest niezwykle spokojna, kiedy dzieci bawią się na osiedlu. Ona ma po prostu pewność, że gdyby coś im się działo, natychmiast zareaguje ktokolwiek z sąsiadów, kto będzie blisko i dopiero potem, jeżeli faktycznie działo się coś poważnego, to czy dzieci, czy też ta osoba zawoła ją. Natomiast no, jest to poczucie bezpieczeństwa, tak? Dla samych dzieci, jeśli chodzi o same dzieci, też bardzo często rodzice w naszych rozmowach podkreślali, że nauczyciele w szkole często zauważają, że dzieci wychowywane w co-housingach są bardziej dojrzałe, są bardziej ukierunkowane społecznie, one lepiej sobie radzą ze wszystkimi zadaniami grupowymi, lepiej się odnajdują w klasie. Natomiast jeśli chodzi o starsze dzieci, no to tu z kolei miałam sytuację, kiedy rozmawiałam z kobietą, która sprowadziła się do co-housingu z nastoletnim synem i dla niego to już doświadczenie nie było absolutnie czymś pozytywnym. Dla niego mieszkanie w co-housingu było czymś, co sprawiło, że miał wrażenie, że nie posiada jednych rodziców, ale ma ich kilkanaścioro. On się czuł obserwowany, on się czuł wręcz kontrolowany i właściwie czekał na moment, kiedy osiągnie pełnoletność i wyjedzie do koledżu. To też no, niezbyt długo się stało. Natomiast no, tak jest. Na pewno rodzice, którzy decydowaliby się na wprowadzenie do co-housingu z nastoletnimi dziećmi, no, muszą z nimi przedyskutować się i rozważyć wszystkie za i przeciw i dopiero podjąć decyzję, na ile taka sytuacja by im pasowała. I dalej osoby starsze, to o czym mówiła już dzisiaj Asia, jeżeli osoby starsze decydują się na sprowadzenie do co-housingu takiego multigeneracyjnego, no to mogą dalej na przykład nie mają na co dzień kontaktu z dziećmi czy wnukami, bo one gdzieś wyjechały, no to z kolei mają to poczucie w pewnym stopniu zastąpione na co dzień w co-housingu. Ale też z drugiej strony nie zawsze osoby starsze, które już się uwolnią od dzieci, mają ochotę jeszcze dalej na kontakty z tego też decydują się na wstępowanie do co-housingu senioralnego, to o tym dzisiaj mówiła Asia. Z drugiej strony no, miałam też okazję spotkać bardzo fajną parę, to znaczy mamę i córkę. No, matka była już zdecydowanie w podeszłym wieku i co więcej była niepełnosprawna, poruszała się na wózku, ale mieszkały osobno z córką i każda z nich miała swój dom. Mieszkały jednak na jednym osiedlu i jedna i druga miały pewność co do tego, że w razie gdyby ta pomoc była potrzebna, to czy mogą się z sobą zaopiekować wzajemnie, czy też po prostu ktoś z mieszkańców zajmie się tą mamą, która wymagała jednak więcej pomocy niż osoba sprawna. A propos osób niepełnosprawnych, byłam także świadkiem tego, jak właśnie fantastycznie osoby niepełnosprawne w co-housingu odnajdują swoje miejsce, mają swoje zadania, są tak samo angażowane w to życie społeczne, jak pozostali mieszkańcy, co jest niezwykle ważne. Oczywiście wszystkie mieszkania, wszystkie budynki są dostosowane w takim miejscu dla osób niepełnosprawnych do tego, aby mogły swobodnie się poruszać. I te osoby bardzo, bardzo się czują zintegrowane, docenione, w pełni uczestniczą w tym życiu społecznym, co myślę, że jest niezwykle ważne.
Natomiast, żeby też nie podkreślać takich wyłącznie blasków życia, to opowiem też o takiej sytuacji, która no, ze względu na tę niepełnosprawność niestety nie potoczyła się zbyt pomyślnie. A mianowicie miałam okazję spotkać mamę dwójki chłopców, adoptowanych chłopców, którzy byli głusi. I ona niestety, chociaż zdecydowała właściwie się na tą adopcję z chwilą, kiedy mieszkała w Pochałzingu, licząc na to, że dzieci będą no, miały lepsze warunki, pozostali mieszkańcy też w jakiś tam sposób pomogą jej w zajmowaniu się tymi chłopcami. No jednak te relacje tak pozytywnie się nie potoczyły. Nie wszyscy tak do końca akceptowali dzieci, nie wszyscy byli skłonni uczyć się języka migowego. Ona ostatecznie postanowiła się wyprowadzić z kohousingu. Pewnie tam mogły zadecydować też jakieś inne sytuacje, nie tylko związane z samymi chłopcami. Niemniej jednak mówię też o tym przykładzie, no bo ciężko mówić tylko i wyłącznie o samych pozytywnych stronach. To jest jakby kolejny przykład na to, że mieszkanie w takiej grupie no nie zawsze jest tylko i wyłącznie tym, co sobie wyobrazimy, no, od tej najbardziej fajnej strony. Chociaż na koniec jeszcze jeden fajny przykład, a mianowicie w jednej ze wspólnot w Anglii, w której byłam świadkiem, gdzie co parę tygodni do wspólnoty przywożono dwie, trzy osoby z ośrodka, który znajdował się niedaleko, dla osób z porażeniem mózgowym. I te osoby były angażowane przez weekend do pracy tam w częściach wspólnych, pomagały w ogródku, pomagały w przygotowaniu posiłków. One znów czuły się bardziej zaangażowane, bardziej zaakceptowane, a z drugiej strony no, mieszkańcy też mieli tą sposobność, żeby zetknąć się z osobami niepełnosprawnymi, co myślę, że no, dla każdej osoby jest też istotnym doświadczeniem. Kiedy myślimy o życiu w kohousingu i o tym, co tak naprawdę, czego możemy doświadczać, ja myślę, że najlepiej powiedzieć, że kohousing uczy swego rodzaju przełamywania stereotypów. To jest przełamywanie stereotypów dotyczących wieku, płci, profesji, pochodzenia. Kiedy pytałam moich rozmówców, za co sobie najbardziej cenią mieszkanie w kohousingu, powiedziano mi, tutaj przytoczę dwa takie cytaty. Myślę, że one najlepiej będą obrazować sens mieszkania w takim miejscu. Więc co najbardziej cenisz? Odpowiedź jest bardzo prosta. To takie proste rzeczy. Przez to, że tyle czasu i energii wkładamy w pracę nad formalnym procesem komunikacji podczas spotkań, tym, co znajduje najbardziej satysfakcjonujące i znaczące, to te wszystkie przypadkowe pogawędki, patrzenie, jak dzieci dorastają. Możliwość sięgnięcia do tych wszystkich książek albo zrobienia tych wszystkich rzeczy, których nigdy sama bym nie zrobiła. Przejście przez doświadczenie pielęgnacji bardzo chorej sąsiadki i bycie wciąż wystawione na te wszystkie przejawy społecznych statystyk. Tutaj ktoś umiera, ktoś się pobiera, ktoś inny rozwodzi, a kto inny przychodzi na świat. Te wszystkie codzienne radości i tragedie, to nie dzieje się w telewizji albo obok mnie. To dzieje się w życiu kogoś, co jest najbardziej tym wszystkim wartościowe. To jest to, za co kocham to miejsce. I drugi cytat. Dla mnie życie we wspólnocie to wyjście naprzeciw życiu takim, jakie ono naprawdę jest na co dzień. To sposób, w jaki kochałbym, pomaga odnosić się do ludzi. Dla mnie to okazja do bycia autentycznym podczas obcowania z innymi ludźmi. Nie będąc w pracy, ani w kościele, czy na poszczególnych uroczystościach, na które ludzie przybierają maski i stają za sztucznymi fasadami, to sposób na życie z ludźmi dzień po dniu. Musisz się nauczyć, jak obcować z ludźmi, którzy mają inne poglądy od twoich. I dla mnie wspólnota to jest właśnie sposób na bycie autentycznym w relacjach z innymi ludźmi. Razem z autentycznością idzie też taka otwartość i umiejętność wyrażania wdzięczności. Każdy projekt, który jest zrobiony wspólnie, jest bardzo doceniany. Te osoby, które wychodzą z inicjatywą, które przykładowo przygotowują danego dnia posiłek, no, po skończonym posiłku otrzymują wyrazy wdzięczności, gratulacje, słowa doceniające to, jaki trud włożyły w przygotowanie posiłku.
czy jakiegokolwiek innego projektu, który jest zajęcie na w grupie. A propos projektów, co tak naprawdę integruje mieszkańców? Są to różne rzeczy. Kiedy przebywa się w tych częściach wspólnych w housingach, widać, że są takie miejsca, które podkreślają tą tożsamość grupową, którą mieszkańcy budują. Bardzo często takim przykładem są te płytki, które tutaj widzicie, to jest w jednym z co-housingów w Stanach. Mieszkańcy sami malowali płytki, które później wmurowywali w ścianę łazienki wspólnotowej. Czy też w innej grupie tutaj Wall of Wonder, czyli taka tablica, na której kiedy zaczynał się rok, poprzyklejali swoje plany i marzenia, co chcą zrealizować w danym roku i potem sukcesywnie przyklejali zdjęcia tego, co udało się osiągnąć. To sobie później wisiało przez jakiś czas i było takim symbolicznym udokumentowaniem tego, co udało im się razem osiągnąć. No właśnie, osiąganie różnych wspólnych rzeczy, budowanie tamości, można się zastanowić właściwie, jak taka grupa wygląda z zewnątrz. Z zewnątrz może się wydawać, że są to bardzo jednolite grupy, natomiast tak naprawdę to są wszystko osoby o bardzo silnej osobowości. Osoby, które bardzo dobrze wiedzą, czego chcą i kim chcą być. Dosyć silni indywidualiści. Natomiast jeśli chodzi o grupę, no to bardzo często się zdarza tak, że na samym początku oni mają duże problemy z tym, żeby przekonać społeczność lokalną do tego, że wbrew pewnej powszechnej opinii nie zakładają żadnej sekty ani kultu. Tylko po prostu są świadomymi siebie ludźmi, którzy chcą stworzyć zintegrowane sąsiedztwo, żeby czuć się bezpiecznie. Jak się przełamuje te stereotypy, jeśli chodzi o grupę? Ono najczęściej prowadzi się rozmowy, spotkania z władzami lokalnymi, spotkania z sąsiadami, którzy będą mieszkać wokół wspólnoty, po to, żeby ich przekonać, że tak naprawdę to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni, tylko oni chcą tego troszeczkę innego, troszeczkę może fajniejszego życia. Później, kiedy już grupa zaistnieje, bardzo często organizuje się różnego rodzaju spotkania, festyny, warsztaty, różne, nawet posiłki, w czasie posiłków tych grupowych niejednokrotnie zdarzało się, że osoby, które mieszkają na zewnątrz grupy, też w nich uczestniczą. Ja miałam przyjemność i rozmawiać, i nawet przygotowywać obiad z człowiekiem, który mieszka w domu niedaleko co-housingu, ale tak jak sam powiedział, jemu wystarcza to, że on może przyjść do tego co-housingu, przygotować obiad, zjeść go, porozmawiać sobie z ludźmi, którzy tam mieszkają, bo są fajni, ale na tym kończy się jego potrzeba integracji z grupą. On nie odczuwa większej potrzeby, jeśli chodzi o mieszkanie w takim miejscu. Natomiast bardzo chętnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju projektach, które oni inicjują. W jednej ze wspólnot w Anglii, w której byłam, takim fajnym projektem, który zrobiła grupa, też, żeby po części może wyjść do społeczności lokalnej, chociaż to akurat była grupa, która już istnieje tam 30 lat, to był festyn. Festyn, który miał na celu zebrać pieniądze i pomóc biednym w Afryce. Także taka inicjatywa prospołeczna, która jest jednocześnie no, otwierała trochę tą społeczność lokalną, najbliższą. I na koniec chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, właśnie nawiązując do tego, co już było wspomniane, że każdy w co-housingu może się czuć doceniony, każdy taki, jaki jest, jest akceptowany. Każdy ma swoje cele, ma swoje aspiracje i ideały. I tu znów przytoczę historię z jednej ze wspólnot, z jednej z co-housingów w Stanach, w którym byłam świadkiem bardzo fajnej
fajnego zwyczaju, a mianowicie tego, jak oni obchodzą urodziny mieszkańców. A mianowicie raz w miesiącu po wspólnym posiłku osoby, które w danym miesiącu obchodzą urodziny, na początku śpiewane jest im 100 lat na dwa sposoby. Jedno to jest to tradycyjne, Happy Birthday, a drugie to jest taka piosenka, którą oni sobie tam sami ułożyli w grupie. A następnie tym osobom są zadawane 4 urodzinowe pytania. Pierwsze z nich, które to urodziny, drugie, co ważnego zdarzyło się w ich życiu na przestrzeni ostatniego roku, trzecie, co planują zrobić w ciągu najbliższego roku, no i czwarte, jak wspólnota może pomóc im w osiągnięciu tego, co planują. Czyli właśnie każdy, pomimo tego, że każdy ma inny pomysł, każdy ma inne cele, inne aspiracje, no może czuć to wsparcie, które przychodzi z grupy. Na sam koniec jeszcze jeden cytat, który myślę, że podsumuje i jednoznacznie zamknie tą część prezentacji. Więc to jest część pewnej całości i jednocześnie tło. Ono nadaje pewien kierunek. Chociaż to nie jest główny powód, dla którego żyję na Ziemi. Chociaż z pewnością pomaga mi być w życiu lepszą osobą. I na tym optymistycznym akcentem kończę. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że może jeszcze do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, dziękuję Ci, Aniu, za Twoje przedstawienie. Zwłaszcza Ci dziękuję za te krytyczne słowa wobec co-housingu. Myślę, że tutaj potrzebujemy takiej właśnie dyskusji, w której różne strony będziemy przedstawiać tego modelu, który jest nowy i poznajemy go w sumie cały czas bardzo intelektualnie. Mało z nas ma doświadczeń bezpośrednich. Ja teraz odpaliłem ankietę. Zerknijcie wszyscy proszę na to miejsce, gdzie była przed chwilą prezentacja. Tam jest kilka pytań. Chciałbym po prostu zbadać, jakie są nastroje społeczne po tym webinarze. Jeszcze przez 15 sekund będzie można zagłosować i za chwilę wszyscy poznamy wyniki tej ankiety. Brawo dla Ani. Jeszcze tutaj tłum tworzy falę na czacie. Jeszcze słuchajcie, bo to już właściwie zaraz będziemy kończyć, ale chciałbym zapytać, o czym byście chcieli posłuchać na trzeciej części webinaru. To dzisiaj była druga. Wpisujcie swoje propozycje na czacie. Po zakończeniu głosowania. Za chwilę jeszcze się przeniesiemy, na chwilę się przeniesiemy do Wrocławia. Zobaczymy, jaka tam panuje atmosfera. Dobra, macie jeszcze 10 sekund na głosowanie. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Okej. Patrzymy. Udostępnij wyniki. Oto wyniki naszej dzisiejszej ankiety. 20% ankietowanych już szuka opcji co-housingowej. To jest coś dokładnie dla nich i chętnie zaryzykują. Aż 50%, czyli co druga osoba głosująca bada ten temat, podchodzi z dystansem, ale nie zamyka się na tą ideę. I tylko 1% osób stwierdziło, że to jest zupełnie rozwiązanie nie dla nich. I 4% nie ma zdania. Myślę, że to bardzo ciekawe wyniki, które jednoznacznie wskazują na to, że co-housing zdobywa coraz większe zainteresowanie. I takie spotkania jak dzisiaj są bardzo potrzebne, abyśmy zdobywali coraz więcej informacji na ten temat, zwłaszcza praktycznie. Głosowało 102 osoby, 102 osoby głosowały na 148 obecnych w tej właśnie chwili. Przekazuję głos do Dawida i do ekipy wrocławskiej. Dawidzie, jakbyś mógł zrelacjonować, co tam się dzieje. (Śmiech)
Dziękujemy bardzo. Właśnie. Okej, okay. Jesteśmy, słychać nas dobrze? A powiedzmy, że tak. Nie słychać, będzie się mówił. Okej. Dziękujemy za przeprowadzenie tego webinaru, Pawle. Dla nas to jest duże doświadczenie tutaj we Wrocławiu. Ankieta pokazała, że wszyscy badamy ten temat. Niektórzy już mają odpowiedzi na wiele dręczących pytań, więc potrafią zaryzykować i wejść dołączyć do grup co-housingowych. Rozmawiałem przed chwilą z Asią i mamy takie jedno zasadnicze przemyślenie. Poszukajmy teraz słabych stron co-housingu, życia w takich grupach, bo tak naprawdę cały czas skupiamy się na zaletach takiej zabudowy. Dopiero Ania jako pierwsza przełamała tą tendencję i powiedziała, że jednak występują w tych grupach problemy społeczne. Nasza propozycja teraz, na chwilę obecną, jest taka, żeby przyszły webinar o co-housingu, co-housing 3, skupić wokół grup, które już funkcjonują. Jedna z tych grup jest tutaj razem z nami, funkcjonują w Bardzie i nasza propozycja jest taka, żeby przeanalizować, z jakimi problemami oni się borykają, żeby dać też podkład do kolejnych rozmów, do kolejnych analiz i żeby przy następnej ankiecie dotyczącej preferencji zamieszkiwania w co-housingu odpowiedzieć na kolejne dręczące pytania i żeby więcej osób odpowiedziało, że już są zdecydowani do zamieszkania w co-housingu. Ale Pawle? Paweł, nie słychać cię. Tak, już wróciłem. Dziękuję. Wracam na ziemię. Dzięki Dawidzie i cała ekipa wrocławska za tak fantastyczny nastrój tam u was. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ja tutaj dorzucę taki wniosek, jeżeli ktoś z was ma dostęp do książki, do której teraz wklejam link, Reinventing Unity, Stories, Walkways, Co-Housing. Jako miałem okazję przeczytać tą książkę i to jest takie podsumowanie 60 lat doświadczeń co-housingu na świecie i tam jest bardzo wiele takich historii, można by powiedzieć, problematycznych, które w jakiejś znajomość tych historii pozwala bardzo dobrze zrozumieć, z czym ludzie w takich miejscach się mierzą i jakby w którym miejscu warto przyłożyć uwagę, żeby nie powtarzać tych samych błędów. I myślę sobie, że to jest dobra myśl, żeby kolejny webinar oprzeć o takie prawdziwe historie jakichś takich trudniejszych sytuacji, z którymi grupy co-housingowe muszą sobie radzić. Ja na koniec oczywiście oprócz teraz etap podziękowania, także dziękuję wszystkim dzisiejszym prelegentom, Monice Schnell, Ani Wolskiej, Dawidowi Cieślikowi i Asi. Dziękuję wszystkim osobom, które słuchały dzisiejszego webinaru. Przypomnę, że całość została nagrana i do wszystkich, którzy będą nas tutaj też wspierać, będzie to rozesłane. Na sam koniec wrzucę taką informację, że już niedługo, bo 1 kwietnia urodził się Habitatowy magazyn. Magazyn ludzi konstruktywnych, wytwórcy i te wszystkie niszowe tematy, o których rozmawiamy na webinarach, znajdą swoją platformę. Oprócz co-housingu będzie tam też na temat crowdfundingu, o budowaniu z materiałów naturalnych, o fablabach, o tym, jak budować złomy, o tym, jak finansować takie rzeczy. Więc będziemy te wszystkie informacje wam dostarczać w taki w naszym rozumieniu dosyć profesjonalny sposób i wyczerpujący.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym webinarze. Pozdrawiam serdecznie i miłego wieczoru. Cześć!